Dobra, zaczynamy od przedpokoju. Tak, przedpokoju, korytarzyku. Tutaj mamy naszą kotłownię, która zostanie niedługo maszynownią. No i nie jest otynkowana, bo będzie tutaj jeszcze dużo rzeczy zmienianych i tak dalej. Także zrobię to sobie samemu. Łazieneczka. Na podłodze zauważamy magistralę ciepłej wody użytkowej, no i prądu. Ogólnie wszystko zrobione jest bardzo równo. Można by rzec idealnie. Tutaj w kotłowni. Oj, coś mi się. To jeszcze świeże wszystko. W każdym bądź razie to i tak idą płytki, więc struktura jest taka chropowata. O, tu właśnie fajnie widać, żeby się lepiej klej trzymał. Natomiast wszędzie jest taki właśnie drobny piaseczek, który po prostu można potem, jak to wszystko wyschnie gdzieś za miesiąc, potem o nawet widać wodę, która wychodzi. Potem to można papierkiem po prostu zeszlifować. Dobra, idźmy od lewej strony. Tu jest ten mały kibeleczek. O. Tutaj jest taka podobna struktura. Chropowata. Zgodnie z ustaleniami. To jest ten agregat. No i wszystko jest idealnie równiutko. Kuchnia. Niektóre gniazdka, można powiedzieć, wyszły. Także ten, a tutaj będę musiał jeszcze podrapać, ale mam poczekać kilka dni, aż to wszystko zwiążę. I tutaj wszędzie wystają te wąsy. Także będziemy drapać, żeby dojść do gniazdek. No i tutaj jest wszystko idealnie zrobione. Oj, podgląd mi się wyłączył. Tutaj będzie informacja dla dziadka Andrzeja, czyli tutaj jakby będzie w stropie taka przerwa i w tym miejscu zostaną zamontowane łaty, czyli konstrukcja pod sufit. Także tak jak się kończy tynk, praktycznie będzie łata drewniana. Nie będę robił z tych metalowych, bo uważam, że drewniane będą lepsze, a chyba nawet taniej to wszystko wyjdzie. Na pewno solidniejsze. Te podciągi po prostu wyglądają idealnie, jak z fabryki. Ten i ten w kuchni. Po prostu pięknie to wyszło, chociaż wylaliśmy go bardzo krzywo. Także wyprostowali wszystko ładnie. No i tu nasza sypialnia. Na razie jeszcze są tutaj ich rzeczy, ale to wszystko w poniedziałek mają zabrać. Te dwa pomieszczenia tutaj były robione jako pierwsze, więc ten tynk już jest naprawdę bardzo twardy, nazwijmy go. Lampeczka nam się zepsuła. Tu też mamy takie właśnie gniazdka pod telewizor i inne różne rzeczy. Tego Wiktoria nie chciała, to dołożyłem sam.
Stwierdziłem, że tu dobrze jest dać gniazdko dodatkowo. No i tu jeszcze będzie do rolety. Także tyle. No i niedługo będziemy brać się za tą podłogę. Styropian już jest kupiony. Trzeba ułożyć, rozłożyć folię i rozkładać rurki, które trzeba po prostu pociągnąć tutaj do tej skrzynki. A tu będzie licznik wody. No i to tyle.